26-letni Jędrzej Myszkowski z Leszna pobił rekord Guinnessa w liczbie rozegranych bez przerwy spotkań tenisowych. Rozegrał 37 spotkań. Bicie rekordu wsparła Akademia Juana Carlosa Ferrero. Śledztwo w sprawie możliwego wykorzystania seksualnego nieletnich przez wolontariusza z Leszna jest w toku. Czy zgłosiły się nowe ofiary? Po sukcesie marszu w Warszawie 4 czerwca Platforma Obywatelska przyspiesza. 16 czerwca Donald Tusk będzie w Poznaniu o godzinie 18 na Placu Wolności. Ciekawe, błyskotliwe i z erudycją. Takie będzie czwartkowe spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, na które zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie. Na dwudniową otwartą dla wszystkich konferencję poświęconą Janowi Jonstonowi zapraszają organizatorzy Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Zmieniasz sposób ogrzewania domu lub mieszkania? Przyjdź na spotkanie informacyjne i dowiedz się, czy nie przysługuje Ci dofinansowanie w ramach programów Czyste Powietrze lub Ciepłe Mieszkanie. W piątek 16 czerwca w 10 kolejce PGE Ekstraligi Fogołnia Leszno podejmować będzie Platinum Motor Lublin. Masz dziecko w wieku szkolnym, które przynajmniej część wakacji spędzi w Lesznie? Zobacz, jakie atrakcje przygotowano w ramach akcji Lato w Mieście. Ratusz właśnie opublikował Informator.